2 maja 1945 roku. Spopielone zwłoki Adolfa Hitlera oraz Ewy Braun spoczywają w ogrodzie za Kancelarią Rzeszy. Znienawidzonych nazistów wreszcie pokonano. Jednak ofiary, które przetrwały ich rządy, zaczynają dopiero szukać skradzionego majątku. To jedna z największych masowych kradzieży w dziejach. Nazistowska władza usiłowała wykraść wszystko, szczególnie od Żydów. Żydów pozbawiono ogółu pieniędzy. Ludzie po dziś dzień walczą o odzyskanie odebranych ich rodzinom dzieł sztuki oraz nieruchomości. Nie zniknęły jednak tylko kosztowności. Wymknęło się także wielu zbrodniarzy wojennych. Zawiązała się podziemna siatka, ułatwiająca wpływowym nazistom ucieczkę. Wielu wiodło normalne życie. Wyroki były zbyt łaskawe i zbyt szybko je unieważniano. Osoby finansujące Hitlera i wykorzystujące darmową siłę roboczą często dostawały zwykłe upomnienia, podczas gdy miliony ich ofiar do dziś ubiegają się o reparacje. Jeśli kogoś ciekawi, gdzie trafiło złoto Hitlera, wystarczy, że wybierze się do Curychu. Złoto Hitlera. Odcinek 4. Powojenna niesprawiedliwość. Europa, rok 45. Potężna, tysiącletnia Rzesza kurczy się pod naporem z dwóch frontów. Bombardowania oraz akty sabotażu demoralizują niemieckich cywilów i niedobitki armii. Chorobliwa obsesja Adolfa Hitlera na punkcie podbojów przerodziła się w koszmar całego narodu. Jest niezwykłe nagranie samolotu przelatującego nad Berlinem u samego schyłku wojny. Widać tylko zgliszcza. To iście dantejska scena. Niemcy rozpętały wojnę, by podbić świat. Jednak doświadczyły jego końca. Zostały po nich same gruzy. Ludzie potracili domy i wszędzie było pełno uchodźców. Wojska były w odwrocie. Panowała bardzo złożona, paskudna i brutalna sytuacja. Dobre warunki, żeby coś ukryć. Naziści zaczęli chować bogactwa zrabowane milionom ofiar na długo przed ostatecznym oblężeniem Berlina. 6 kwietnia 1945 roku amerykańscy żandarmi wojskowi zatrzymali dwie kobiety w miasteczku Merkers w górniczym zagłębiu nieopodal Frankfurtu w środkowych Niemczech. Ponieważ francuski nie mówiły po angielsku, zawieźli je do znającego francuski kolegi ze sztabu. Gdy okazało się, że jedna była w ciąży, odwieziono je z powrotem do miasteczka. W drodze do Merkers, mijając kopalnię soli Kaiseroda, jedna kobieta wyjawiła wojskowym coś zaskakującego. Jedna z nich powiedziała, w tamtej kopalni schowano ogromny skarb. Żołnierze rzecz jasna donieśli o tym oficerom. Kopalnia była niczym jaskinia Aladyna. W jej wnętrzu znaleziono ponad 8 tysięcy sztabek złota oraz tysiące waliz, pudeł i skrzyń pełnych pieniędzy, złotych monet i innych kosztowności, a także srebro, platynę i bezcenne dzieła sztuki. Odkryto olśniewające zbiory biżuterii, srebra, walut, złota i dzieł sztuki, złupionych przez 5 lat wojny. W kolejnych miesiącach w całych Niemczech i na okupowanych terenach dokonano podobnych znalezisk. Najwięcej było dzieł sztuki. Nie doszukano się jednak wielu skradzionych kosztowności
wywiezionych pod koniec wojny przez wyższych rangą nazistów do tak zwanych państw neutralnych. Naziści wysyłali pieniądze do krajów, które uważali za dobre przyszłe kryjówki. Oczywistym wyborem była Argentyna, lecz często zapomina się o Hiszpanii. Dużo pieniędzy trafiało do tamtejszych holdingów, które zajmowały się później ich praniem. Ameryka Południowa powitała uciekających zbrodniarzy wojennych z otwartymi ramionami. W wielu tych krajach od XIX wieku istniały duże niemieckie społeczności, więc zbiegom łatwo było się w nich odnaleźć. Eichmann zbiegł do Argentyny, Józef Mengele przedostał się do Ameryki Południowej i osiadł w Brazylii, Klaus Barbie natomiast w Boliwii. Wielu uciekinierów wyjechało też do Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Peronowie byli faszystami sympatyzującymi z nazistami. Argentyna wypowiedziała Niemcom wojnę zaledwie miesiąc przed jej końcem, by tym cynicznym posunięciem pokazać, że jest po właściwej stronie. Wciąż żyło wielu dyktatorów. Śmierć Hitlera nie oznaczała końca faszyzmu jako takiego. Salazar rządził w Portugalii, Franco w Hiszpanii, podobni Wataszkowie na Bliskim Wschodzie. W wielu tych miejscach naziści zmuszeni do wyjazdu z Niemiec lub Austrii mogli się poczuć jak w domu. Sekretne kanały, którymi się przemieszczali, zyskały miano szczurzych szlaków. Zabierali ze sobą tyle łupów, ile tylko mogli unieść. Część biegła przez Danię, część przez Hiszpanię, ale ten najszerzej znany i opisywany wiódł przez Niemcy i Austrię, przez alpejską przełęcz Brenner, do włoskiego Alto Adige, a następnie do Bolzano i Murano. Część uciekinierów wyrabiała fałszywe dokumenty u tamtejszych księży, by potem ruszyć po kolejne do Rzymu lub Genui, gdzie wsiadali na statek z fałszywym paszportem Czerwonego Krzyża. Pod koniec wojny Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wydał kilkaset tysięcy przepustek dla ocalałych z obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych, deportowanych, przymusowych robotników i innych cywilów bez ważnych dokumentów. Dziś wiemy, że wiele z nich zostało skradzionych i podrobionych przez uciekających zbrodniarzy wojennych. Pojawiły się nawet zarzuty, że konspiratorzy z Watykanu wręczali te przepustki nazistom. Wielu nazistów zdołało wymknąć się z sieci i zmienić tożsamość. Rozmawiałam z licznymi Żydami, którzy płynąc do Buenos Aires, rozpoznawali na łodziach swoich oprawców z obozów koncentracyjnych, podających się za uchodźców, takich jak oni. Nie stwierdzimy, że był w to zamieszany cały Watykan, ani że sam papież wspierał uciekinierów, jednak niektórzy członkowie duchowieństwa, w tym biskup Luigi Hudal, czynnie pomagali im, załatwiając im dokumenty. W archiwach rzymskiego kościoła Santa Maria dell'Anima, kierowanego przez biskupa Hudala, znajdują się zaadresowane do niego listy od byłych nazistów, zwracających się o pomoc. Powiada się, że wielu z nich dożyło spokojnej starości pod opieką tajnej organizacji byłych członków SS, znanej jako Odessa, finansowanej ze skradzionych i przemyconych za granicę środków. Rozmawiałem z nazistą, niejakim Erikiem Priebke, na krótko przed jego śmiercią, gdy trafił do rzymskiego więzienia. Opowiedział mi o ucieczce do Argentyny i stwierdził, nie było żadnej Odessy, a szkoda, bo miałbym chociaż za co żyć. Część nazistów klepała w Argentynie biedę, część opływała w dostatki. Dowodzi to, że niektórzy istotnie zdołali wywieźć ze sobą skarby.
Nie wszystkim udało się umknąć. Wielu, w tym niektórzy finansujący dawniej hitlerowskie imperium, stanęło przed sądem w Norymberdze. Jednak czy ujęto wszystkich winowajców? Jak miano ukarać tak przebrzydłe zbrodnie i znaleźć zadośćuczynienie? W maju 1945 roku alianci omyłkowo wypuścili część więźniów politycznych. Znaleźli się wśród nich dwaj niesławni darczyńcy Hitlera. Przemysłowiec Fritz Thyssen i dawny kierownik Banku Rzeszy Hjalmar Schacht, odpowiadający za finansową stronę ponownego uzbrojenia Niemiec. Obaj zostali wkrótce aresztowani ponownie jako zbrodniarze wojenni. Norymberga, 20 listopada 1945 roku. Jeden z najbardziej wyczekiwanych procesów w dziejach jest na ustach całego świata. 22 czołowych nazistowskich przywódców odpowie za zbrodnie przeciw ludzkości. Hjalmar Schacht znajduje się w gronie oskarżonych jako prezes Banku Rzeszy w latach 1933-39 oraz nazistowski minister gospodarki w latach 1934-37. Zdaliśmy sobie sprawę, iż alianci realizowali pewien polityczny cel, nakazujący okrzyknąć nas hitlerowskimi zbrodniarzami. Proces został skrzętnie zaplanowany, a na jego potrzeby niezbędnym było, by wśród oskarżonych zasiedli wpływowi przemysłowcy i ludzie interesu. Były mocne i realne podstawy, by oskarżyć Schachta o umożliwienie Hitlerowi aktów agresji, ponieważ to on zaczął gromadzić środki na ponowne uzbrojenie kraju i zawarł w tym celu nowe umowy handlowe z obcymi państwami. Nie udało się jednak udowodnić, że brał czynny udział w przygotowaniach do wojny, gdyż tuż przed wojną odebrano mu tytuł ministra gospodarki. Nie można więc było osądzić go za zbrodnie wyrządzone potem przez Niemcy. Schacht został wkrótce uniewinniony, ale to jego następcę, Waltera Funka, skazano na dożywocie za finansowanie wojennych zapędów Hitlera. Na rozprawach Schacht ponownie spotkał człowieka, który poznał go z najwyższymi nazistowskimi elitami, Hermana Göringa. W 1936 roku dawni przyjaciele byli już zażartymi rywalami, gdy Hitler powierzył Göringowi pieczę nad drugim planem czteroletnim. Ostatecznie doprowadziło to do dymisji Schachta jako ministra gospodarki oraz prezesa Reichsbanku. Wszelako pod koniec wojny Göring również stracił przychylność Führera przez nadużywanie narkotyków i inne ekscesy. W norymberskim więzieniu Göring przeszedł odwyk i napawał się statusem najwyżej postawionego nazisty na ławie oskarżonych. Osobiście zawsze uważałem Göringa za jednego z najgorszych, biorąc pod uwagę jego szlachetne pochodzenie. Podczas procesu w jego zachowaniu oraz cichych wykrzyknieniach dało się dostrzec wielką odwagę. Göring odegrał czynną rolę w ponownym zbrojeniu Rzeszy i odpowiadał bezpośrednio za wywłaszczenie żydowskich przedsiębiorstw, których zapracowały się na śmierć tysiące robotników. Został posłany na szubienicę. Wszelako nawet on uniknął należnej kary, gdyż w przeddzień egzekucji tchórzliwie popełnił samobójstwo, zażywając ampułkę z cyjankiem. Była to ostatnia porażka sądu w Norymberdze. Sądzę, że na procesie usiłowano jak najbardziej zawęzić grono oskarżonych. Ostatecznie wybrano raptem 22 czołowych nazistów, choć tych było znacznie więcej. Dla przykładu było 42
gauleiterów, którzy odegrali ważną rolę w zapełnianiu obozów koncentracyjnych, organizując przewóz więźniów z całych Niemiec. Ich też należało wszakże osądzić, ale wywinęli się. Podobnie jak liczni darczyńcy Hitlera, w tym Gustav Krupp von Bohlen, czołowy producent broni oraz pomysłodawca funduszu imienia Adolfa Hitlera, z pomocą którego inni przedsiębiorcy wspierali hojnie partię nazistowską oraz samego Führera. To Kruppowie stali za ponownym uzbrojeniem, byli uwikłani w Holokaust i inne procedury. Wbrew opinii wielu osób, cała wina nie leżała po stronie Gustawa. Amerykanie tropili go po wojnie, by go aresztować, ale ujęli jedynie biednego, przykutego do łóżka staruszka. Ponieważ oskarżony nie mógł stawić się przed sądem z przyczyn zdrowotnych, pozew oddalono. Na jego miejscu osądzono jego syna Alfreda, który opracował wraz z SS plan zniewolenia robotników pracujących w rodzinnych zakładach. Od 9 grudnia 1946 do 13 kwietnia 1949 roku alianci przeprowadzili w Norymberdze 12 procesów, na których usiłowano osądzić niemieckich przedsiębiorców za wspieranie nazistów. Te również były pełne luk. W Norymberdze odbyły się liczne duże procesy niemieckich przemysłowców, jak choćby przeciwko zarządowi IG Farben czy Gustawowi Kruppowi i synowi. Na innym procesie przed sądem stanął także prezes Banku Drezdeńskiego. Amerykanie mieli na celu odsianie dawnych narodowych socjalistów znajdujących się wśród niemieckich elit, a także ponad wszystko osłabienie silnych niemieckich ośrodków przemysłowych, by rozbić największe tamtejsze koncerny. Wśród najważniejszych oskarżonych był Oswald Pohl, kierownik Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, nadzorującego działanie obozów koncentracyjnych, zaopatrywanie fabryk w niewolników i łupienie majątków ofiar. Sąd skazał Pohla i trzech jego podwładnych na śmierć, a kolejna jedenastka dostała od 10 lat więzienia po dożywocie. Ostatecznie wiele z tych wyroków złagodzono lub całkowicie unieważniono. Pohl został jednak stracony 7 czerwca 1951 roku. Był jednym z ostatnich powieszonych skazańców. Co ciekawe, wkrótce po jego egzekucji alianci zmienili podejście i zaczęli raczej ułaskawiać oskarżonych. Niezbyt wielu przywódców SS poniosło więc należną karę. Pierwszym osądzonym indywidualnie był magnat węglowo-stalowy Friedrich Flick. 19 kwietnia 1947 roku oskarżono go o zbrodnie przeciw ludzkości za wykorzystywanie niewolników w kopalniach i fabrykach, a także za przywłaszczenie sobie surowców i zakładów z okupowanych terenów. Ostatnim zarzutem było finansowanie NSDAP oraz SS. Skazano go na zaledwie 7 lat więzienia. Drugi duży proces przemysłowców trwał od 27 sierpnia 1947 po 30 lipca 1948 roku. Dotyczył IG Farben, koncernu chemicznego, przykładającego rękę do nazistowskich zbrodni, zaopatrując machinę wojenną w syntetyczne paliwo i gumę, a także niesławny cyklon B, który posłużył do zgładzenia milionów Żydów. IG Farben było największym niemieckim koncernem, wyzyskującym największą liczbę przymusowych robotników, od cywilów po jeńców obozów koncentracyjnych. Firma wzniosła duże zakłady tuż przy obozach Auschwitz oraz Monowitz, które zbudowano w całości przy wykorzystaniu zniewolonej siły roboczej. W efekcie IG Farben wyzyskiwało niewolników na niezrównaną skalę. Właśnie za to osądzono zarząd spółki.
Spośród 24 oskarżonych 11 uniewinniono, a reszta trafiła do więzienia na 8 lat, do zaledwie 18 miesięcy. Tak krótkie były kary za stworzenie środków, które posłużyły do wymordowania milionów ludzi. Wyroki dla przedsiębiorców, podobnie jak wcześniej dla oficerów SS, zarządzających obozami, były zbyt łaskawe. Osądzono ich też zaledwie garstkę. Procesy przedsiębiorców były skończoną farsą. Ułaskawiono wszystkich kierowników dużych firm, gdyż ci tylko wypełniali rozkazy. Zanim się obejrzano, wszystkie wielkie koncerny czasów wojny stały się wielkimi koncernami okresu powojennego. Naziści zostali osądzeni za swoje zbrodnie nie tylko w Norymberdze. Na terenie całych Niemiec i dawnych okupowanych terenów sądy cywilne skazały wielu nazistów i kolaborantów podczas tak zwanej denazyfikacji. Jednak podobnie jak w Norymberdze, tam także zniszczono głęboko zakorzenioną nazistowską infrastrukturę jedynie powierzchownie. Alianci zgodzili się na denazyfikację narodu niemieckiego, usuwając narodowych socjalistów nie tylko z rządu państwa, urzędów cywilnych oraz sądów, ale także ze sfery gospodarczej. Amerykanie sporządzili więc listy niemieckich przedsiębiorców oraz członków zarządów, których następnie przesłuchano i internowano w sytuacjach, gdy było to rozsądne. Das haben sie auch getan. Przyglądając się procesowi denazyfikacji oraz konsekwencjom, jakie ponieśli współpracownicy Hitlera, ujrzymy, że niektórych potraktowano nader łaskawie. Przykładowo Max Amann, odpowiadający za uczynienie Hitlera jednym z najbogatszych ludzi świata, został skazany na 10 lat przymusowych robót. Uwolniono go po zaledwie 5. Osobisty fotograf Hitlera, Heinrich Hoffmann, który zbił fortunę na prawach do druku podobizn Hitlera i handlu kradzionymi dziełami sztuki, odsiedział zaledwie 4 lata. Człowieku aż się gotuje. Karę poniosło niezbyt wielkie grono ludzi. Program denazyfikacji nazywano w żartach certyfikatem Persilu. 3 osoby mówiły, że ktoś był nazistą, inne 3 czy 4, że nie był i podpisywały się u dołu kartki. Nazwa wzięła się stąd, że hasło proszku Persil brzmiało wtedy wybiela nawet biel. W ten właśnie sposób wybielało się swoją przeszłość. Hoffmann stał się wizytówką tego, z jakim cynizmem i nieudolnością powojenne władze Niemiec przeprowadziły proces denazyfikacji. Niedługo przed śmiercią, w wieku 72 lat, odzyskał znaczną część swojej skradzionej kolekcji sztuki. Podobnie było z wieloma przedsiębiorcami wspierającymi nazistowski reżim. Flick znów na drugim miejscu. W 1947 roku wdrożono długofalowy plan odbudowy niemieckiego przemysłu. I choć niektórzy prezesi firm stracili wtedy stanowiska, denazyfikacja praktycznie nie odbiła się negatywnie na wiceprezesach z niższych szczebli. Przeciwnie, mogli oni teraz zająć stołki, które zwolniły się w tym procesie. 11 września 1949 roku prezydent Harry Truman mianował Johna McCloya najwyższym nadzorcą okupowanych Niemiec. McCloy rozpoczął masową amnestię dawnych zbrodniarzy wojennych, których wyroki skrócono bądź unieważniono. Byli wśród nich niemal wszyscy przedsiębiorcy osądzeni w Norymberdze. Powrót nazistowskiego magnata.
Uniewinniono ich, ponieważ Stany Zjednoczone oraz zachodni alianci dążyli do znormalizowania stosunku z Republiką Federalną Niemiec. Kosztem tejże normalizacji, rozpoczęcia ponownego zbrojenia RFN oraz ujęcia kraju w nowym systemie było także wyzwolenie dawnych narodowych socjalistów z alianckiej niewoli. Najbardziej wpływowy i oddany Hitlerowi przedsiębiorca, Friedrich Flick, w 50 roku wyszedł na wolność. Nie tylko odzyskał wszystkie swoje zakłady w Niemczech Zachodnich, ale i zainwestował w wiele nowych firm, stając się czołowym udziałowcem koncernu Daimler-Benz. Został być może najbogatszym obywatelem Niemiec Zachodnich, władając imperium liczącym 330 firm, które w 1972 rok jego śmierci zarobiło 8 miliardów marek. Alfred Krupp, ułaskawiony w 1951 roku, również odzyskał część swoich przedsiębiorstw oraz osobistą fortunę. Odbudował rodzinne przemysłowe imperium i utworzył nawet fundację, w której zarządzie zasiadał bankier Hermann Josef Abs. Dawny członek zarządu Banku Niemiec odpowiadał podczas wojny za aryzację niegdyś żydowskich przedsiębiorstw. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie i przewodził częścią tych przedsiębiorstw także po wojnie. Największy skandal dotyczył jednak osób skazanych w procesie IG Farben, również ułaskawionych przez komisję McCloya. W 1950 roku wyroki Karla Kraucha, prezesa Rady Nadzorczej IG Farben oraz jednego z pomysłodawców ośrodka przemysłowego w Auschwitz, Fritza Termeera, znacznie skrócono. W kolejnym roku przyszła kolej na nadzorców fabryk w Auschwitz, Otto Ambrosa i Waltera Durfelda, których 8-letnie wyroki natychmiast unieważniono. Podobnie jak Flick i Krupp, niemal wszyscy zbrodniarze z IG Farben wrócili do powojennego świata biznesu, obejmując ważne stanowiska w licznych korporacjach oraz bankach. To jeden z najgorszych aspektów czasów powojennych. Ponieważ tak bardzo chcieliśmy pobudzić zachodnio-niemiecką gospodarkę, przymknęliśmy oko na czyny wielu ludzi przewodzących tymi firmami, blisko związanymi z hitlerowskim reżimem. Wiemy, że także korzystali z przymusowej siły roboczej. Działające w Niemczech filie Opel GM oraz Ford Werke również wysługiwały się robotnikami podczas wojny. Choć obie amerykańskie korporacje utrzymywały, że nie panowały nad niemieckimi filiami, obie dokładały wszelkich starań, by czerpać zyski z ich wojennej działalności. Ford i GM miały pod koniec II wojny istotny kłopot. Ich działające w Niemczech zakłady zarobiły podczas wojny duże kwoty, ale z drugiej strony kurs marki do dolara był bardzo niekorzystny. Sytuacja polityczna oraz gospodarcza uniemożliwiała więc pozyskanie tych kwot. Sprawa ciągnęła się latami i w latach 50. w niektórych przypadkach obu firmom udało się przejąć część zysków, jednak po marnym kursie. Oprócz tego obie firmy wystąpiły o odszkodowanie za uszkodzenie ich działających na terenie Niemiec fabryk, wykorzystujących niewolników. Zdobywając się na szczyt cynizmu, zarówno Ford, jak i General Motors zwróciły się do rządu amerykańskiego o odszkodowanie za zbombardowanie ich fabryk. Nie mieściło się wręcz w głowie, że firmy miały czelność zażądać odszkodowania od aliantów za wyrządzone szkody. Wniosek General Motors został rozpatrzony pozytywnie i rząd wypłacił ponad 30 milionów dolarów za uszkodzenie fabryki Opla. Ford złożył taki sam wniosek, jednak w latach 60., 20 lat po zakończeniu wojny, był znacznie mniej hojny i zwrócił lekko ponad 1 milion. Choć alianci zaniedbali sprawy niemieckich przedsiębiorców i finansistów, tropienie skradzionych przez nazistów bogactw przebiegało nad wyraz dobrze.
Pod koniec wojny wywiad zachodnich mocarstw wdrożył program mający na celu uzyskanie łupów z krajów neutralnych. Kryptonim Operacja Bezpieczna Przystań. Operację prowadzono potajemnie pod okiem amerykańskiego Biura Służb Strategicznych, czyli poprzednika CIA. Miała na celu ukrócenie trwającego na całym świecie prania pieniędzy. W wyniku operacji zabezpieczono znaczną część skradzionych bogactw. Wkrótce wdrożono nowy program reparacji nadzorowany przez Trójstronną Komisję Złota. Trójstronną komisję utworzono, by ponownie rozprowadzić wykradzione przez nazistów złoto. Jednak państwa, które trafiły za żelazną kurtynę, nie odzyskały swoich środków. W efekcie złoto wróciło do niektórych z nich dopiero w latach 90., gdy zmieniła się sytuacja geopolityczna. Pierwotnie zabiegano o przekazanie Związkowi Radzieckiemu w ramach reparacji 10% niemieckich zasobów przemysłowych. Tak postrzegano reparacje, nie jako pieniądze zwracane jednostkom, a całym państwom. Tuż po złocie najczęściej grabionymi dobrami z okupowanej Europy były dzieła sztuki. Armie aliantów utworzyły specjalne sztaby, mające odzyskiwać dobra kulturowe z okupowanych terenów, a następnie rejestrować je z pomocą ograbionych muzeów i prywatnych właścicieli. Z początku proces postępował sprawnie, jednak po dziś dzień nie udało się znaleźć znacznej części skradzionych dzieł, które oficjalnie uchodzą za zaginione. W niektórych przypadkach żołnierze niszczyli je omyłkowo, jednak w innych ich składy zostały obrabowane w ostatnich dniach wojny. Ponieważ naziści ukryli swoje łupy z zamiarem ich odzyskania, nie wiemy, jak dużo z nich zniknęło. Wiemy natomiast, że w muzeach i galeriach sztuki w całej Europie do dziś znajdują się puste miejsca, w których niegdyś wisiały dane płótna. Jestem przekonany, że nawet dziś handlarze potajemnie obracają dziełami skradzionymi przez nazistów. To rzecz jasna przestępstwo, ale nie wątpię w istnienie czarnych charakterów, trudniących się tym procederem. Lecz to jednostki pokrzywdzone przez nazistów napotkały po wojnie najwięcej przeszkód na drodze do odzyskania skradzionego majątku. Wielu badaczy usiłowało na przestrzeni lat oszacować wartość wszystkich kosztowności i mienia zagarniętego podczas 12-letnich rządów nazistów. Choć część odzyskano, wiele dzieł zaginęło, dając początek licznym teoriom spiskowym i wyprawom po zaginione złoto Hitlera. Krążą historie o złocie znalezionym rzekomo na dnie jeziora Toplitz, choć nie mają poparcia w rzeczywistości. Później narodziła się legenda o złotym pociągu zakopanym w polskich górach, która także nigdy się nie potwierdziła. Ludzie często wypisują bzdury na temat hitlerowskiego złota, rodem z książek lub filmów. Ale również podejrzewam, że część złota ukryto. Sądzę, że jeśli istnieje, znajduje się w szwajcarskim skarbcu pod ulicami Zurychu lub Genewy. Mało kto wątpi w udział neutralnej Szwajcarii w grabieży dzieł sztuki i mienia za czasów II wojny. Szwajcarska tajemnica bankowa umożliwiła nazistom wypranie znacznych ilości zrabowanego ofiarom złota i pieniędzy. 8 marca 1945 roku alianci i Szwajcarzy postanowili zatrzymać niemieckie środki w kraju, obiecując, że wszelkie rozpoznane złoto wróci do prawowitych właścicieli. Był jednak kłopot ze wskazaniem tychże, ponieważ naziści zacierali ślady na wszelkie możliwe sposoby. To kolejny front, na którym się ubezpieczyli. Przetopili wszystkie sztabki i wybili na nich swoje oznaczenia, by nikt nie wiedział, do kogo należały.
Gdy po wojnie potomkowie ofiar chcieli odzyskać majątek, a banki prosiły o akty zgonu, które dowiodłyby śmierci właścicieli, często padała odpowiedź: Auschwitz i Dachau ich nie wystawiały. Nie dało się więc dowieść czyjej śmierci, a bankierzy rozkładali ręce, mówiąc: przykro nam, nic nie poradzimy. Poszkodowani krewni milionów poległych w obozach zagłady wywierali znikomy nacisk na szwajcarskie banki, zwłaszcza gdy te wykorzystały nadejście zimnej wojny, by dodatkowo utrudnić wypłatę środków. Mnóstwo nieruchomości nigdy nie wróciło więc do prawowitych właścicieli. Dlaczego? Ponieważ z obawy przed zimną wojną nie możemy teraz poruszać tak drażliwej kwestii. W efekcie zagarnięto znaczną część żydowskiego majątku. To skandal, którego w okresie powojennym należycie nie rozpatrzono. Dopiero po zburzeniu muru berlińskiego w 1989 roku po obu jego stronach odtajniono miliony teczek z okresu II wojny światowej. Dało to nowe spojrzenie na udział banków oraz ogólnoświatowych korporacji w finansach Hitlera. To rząd Clintona zaczął nalegać na wypłatę reparacji przez przedsiębiorstwa dawnym ofiarom nazistów, które przeżyły bez majątków już dobrych 20-30 lat. Zaczynały się już lata 90., a wraz z nimi nowy etap. Dokumenty dowodzą, iż szwajcarska neutralność za czasów II wojny to w istocie puste słowo. Stwierdza się w nich, że transporty przemieszczały się ciężarówkami ze szwajcarskimi oznaczeniami. Innymi słowy, posługiwano się szwajcarskimi pojazdami, a złoto było jasno oznaczone jako pochodzące z Niemiec. Sprawozdania amerykańskiego kongresu stanowiły podstawę do licznych pozwów wytoczonych przez ofiary nazistów, wciąż zabiegających o zadośćuczynienie. Reprezentowały ich organizacje takie jak Światowy Kongres Żydów oraz Agencja Żydowska. Nic na świecie nie uzasadni tego, że nawet $1, szekel, funt lub frank znajduje się w sejfie banku, który nie jest jego właścicielem. Każda moneta należąca do Żydów powinna wrócić w ręce narodu żydowskiego. Pod naciskiem organizacji ze Stanów Zjednoczonych i Izraela szwajcarskie władze utworzyły wreszcie komisję mającą ujawnić działania banków podczas rządów nazistów. Chcemy wyjawić prawdę i się z nią rozliczyć. Jeśli będzie to wymagało naruszenia tajemnicy bankowej, w porządku. Sporządzono długie listy bezpańskich środków znajdujących się w bankach i zaprosili ludzi z całego świata, by się po nie upomnieli. W dodatku utworzono fundusz w wysokości ponad miliarda dolarów na rzecz ofiar nazistów. W ślady Szwajcarii poszły inne kraje, których własne komisje miały zbadać ich konszachty z reżimem Hitlera. Zrodziło się tak nowe pytanie: co ze zniewolonymi robotnikami wyzyskiwanymi przez nazistów? Na jakie odszkodowanie mogą liczyć? W 1999 roku kanclerz Gerhard Schröder utworzył nowy fundusz na rzecz ofiar zniewolenia. Wśród sygnatariuszy znaleźli się następcy Krupp i IG Farben, BASF, Hext i Bayer. Od zakończenia wojny aż do lat 90. wypłacono znikome odszkodowania.
Otrzymało je paru żydowskich robotników, a Francja i Belgia wypłaciły pewne kwoty swoim obywatelom deportowanym do Niemiec. Żelazna kurtyna odcięła jednak większość wschodnich zniewolonych robotników od zachodu, więc dopiero w latach 90. sprawa odszkodowań wróciła na wokandy. Wtedy, częściowo pod presją innych państw, niemiecki rząd oraz przedsiębiorstwa wypłaciły jednorazowo zadośćuczynienie wszystkim poszkodowanym ze wschodu. Amerykańskie firmy, których filie korzystały z darmowej siły roboczej, także musiały spojrzeć swym ofiarom w oczy i ponieść należną karę. W latach 90. do Forda i General Motors zaczęły napływać pozwy od robotników, którym fabryki zawdzięczały swoje zyski. W Stanach Zjednoczonych wytoczono wręcz pozwy zbiorowe, jednak sądy odparły, że nie mogą osądzić firm za to, co działo się za rządów III Rzeszy. Ponieważ jednak sprawy przybrały taki obrót, Ford i General Motors utworzyły fundusze reparacyjne, mające wspomóc ofiary wyzysku. Choć można się zastanawiać, czy podjęto wystarczające kroki, przynajmniej dostrzeżono, że należało je podjąć. Wiele akt wciąż czeka dziś na odtajnienie. Wciąż znajduje się zaginione skarby i dzieła sztuki, a tysiące kont należących do ofiar reżimu Hitlera lub nazistów pozostają bezpańskie. Do dziś borykamy się ze spuścizną III Rzeszy. Ofiary nazistów nie doczekały się należytego zadośćuczynienia, więc to kluczowe, żeby historycy, dziennikarze i inni badacze wciąż tropili zaginione pieniądze, by ustalić, jakie odsetki do dziś gromadzą się na kontach od czasów wojny i jak można wynagrodzić wyrządzone krzywdy nawet w XXI wieku. Podjęto próbę zadośćuczynienia, lecz niewystarczającą. Wyznaczyła jednak cenny precedens, który zostanie zapamiętany najmocniej. Daliśmy jasno do zrozumienia, że takie zbrodnie nie mogą przejść bezkarnie ani bez echa. Marny student, nieudany malarz, przez wiele lat bezdomny, zgorzkniały kapral, który tragicznym zrządzeniem losu zdołał chytrze zdobyć władzę, a następnie skazać miliony na śmierć i rozpacz. Nie działał jednak sam. Stało za nim wielu finansujących jego ambicje i świadomie czerpiących zyski z wojny, grabieży całego kontynentu, wyzysku robotników oraz śmierci milionów niewinnych. Choć Adolf Hitler zmarł śmiercią tchórza, wielu współwinnych największego rabunku w dziejach nigdy nie poniosło należnej kary. Chyba nie sposób oszacować, ile właściwie skradziono. Co ująć w tej kwocie? Złoto zagrabione z okupowanych krajów, wszystkie środki ze szwajcarskich banków, zawłaszczone nieruchomości i interesy, złupione dzieła sztuki. Ta lista nie ma końca. To przerażająca kwota, której wciąż nie możemy się doliczyć. Jak czuć się z tym, że toczyli wojnę, choć nie była dla nich zbyt dochodowa? Kto rozumie to, rozumie III Rzeszę. Kto myśli, że chodziło o sam zysk, nie zrozumie jej nigdy. Tekst Piotr Kacprzak, czytał Mirosław Utta.